masz na spokojnie 3-4 dni bez jakiejkolwiek cywilizacji na maksa tak funkcjonować. Wszystko da się załatwić, po prostu wszystko. Czasem trzeba być prawdziwą blondynką, a czasem trzeba być blondynką w spodniach. Nosem w nos, ale na dystans. Dzień dobry Państwu, z odbędów internetu witam Państwa Tomasz Cudowski. Rozpoczynamy dziś trzecią serię wywiadów Eurobuildu, a naprzeciwko mnie, prawie nosem w nos, siedzi Marta Zawadzka, leasing director firmy Jareal. Dzień dobry Marto. Dzień dobry. Znajdujemy się w pięknych, jeszcze pachnących nowością wnętrzach warszawskiego biurowca Lixa, którego właśnie Jareal jest dumnym sprawcą. Zatem zacznijmy rozmowę od gorącego tematu z rynku biurowego. Marto, z Twoich obserwacji, jak to jest? Wracają do tych biur, czy nie wracają? To jest bardzo dobre pytanie na czasie. Myślę, że wróciliśmy do biur, a teraz obserwujemy sytuację, jaka jest na rynku w Polsce. Czy będzie kolejny lockdown, czy nie, ale myślę, że nie wpłynie to na dynamikę wynajmu powierzchni biurowej. No to następne pytanie, czy jeśli faktycznie wracamy, to czy będziemy mieli do czego wracać? Mam tu na myśli lukę podażową. Luka jest, zdecydowanie, ale ona jest wynikiem wcześniejszego lockdownu i ostrożności inwestorów, deweloperów w budowaniu powierzchni biurowej. No my jako Jareal wykorzystamy tą lukę, realizujemy kolejny etap inwestycji Lixa z terminem realizacji na 2024, więc idealnie będziemy mieli powierzchnię dla wszystkich klientów, którzy będą w potrzebie w przyszłym naszym okresie. A dlaczego ludzie powinni wracać do Lixy akurat pod ten adres, Twoim zdaniem? Co tu jest takiego wyjątkowego na rogu Kasprzaka i Karolkowej? Work-life balance, zdecydowanie. Lixa to jest prawie 77 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej w dalszej części w realizacji. Natomiast no, mamy tutaj przestrzeń zieloną. Przestrzeń nie tylko powierzchni wspólnych, ale również przestrzeń piętra, które daje pewną efektywność aranżacji. Myślę, że ludzie potrzebują wyjść z domów, nie być zamkniętym, tak? A Lixa to też otwierane okna, to też przestrzenie miejskie, to też nowy projekt placemakingowy Lixa City Gardens, ponad 4000 m2 powierzchni handlowo-usługowej. Wszystko to, co już troszeczkę jest w ramach obszaru i Karolkowej, i w ramach obszaru projektów mieszkaniowych, które są zlokalizowane obok. I jako Jareal no, chcemy stworzyć tego pewną kontynuację. Tworząc projekty biurowe, tworzymy je nie tylko dla naszych najemców, ale również dla mieszkańców Woli, ale i mieszkańców Warszawy. Tworzycie je też trochę dla siebie, bo zamieszkaliście tutaj w Lixie. Co było nie tak pod poprzednim adresem? O, to nie to, że nie tak. Każdy ma taki etap, czas na zmianę. Myśmy też dużo rośli, potrzebowaliśmy więcej powierzchni najmu i zdecydowaliśmy się na tą relokację. Jesteśmy tu od czerwca, więc akurat na końcu drugiego czy trzeciego etapu pandemii zrelokowaliśmy się i jest tu, mówię to jako osoba, która pracuje w Lixie, naprawdę bardzo fajne miejsce do pracy, ale też bardzo dobrze skomunikowany, jeśli chodzi o dojazd z różnych części Warszawy. Sądząc po kształcie Lixy, wierzycie w kampusową zabudowę biurową. Dlaczego? Przecież teraz wszyscy chcą mieszkać i pracować w szklanych wieżach. Chyba nie wszyscy. Myślę, że to jest kwestia innego produktu niż jest na rynku, więc dajemy możliwość klientom wyboru. Część z nich oczywiście chce być w szklanych wieżach z widokiem na panoramę Warszawy, a część szuka intymności, przestrzeni. U nas te powierzchnie biurowe są między 3,5 a 3800 m2 na jednym piętrze. Duzi najemcy szukają takiego miejsca, gdzie mogą dosyć sprawnie i efektywnie zaaranżować sobie powierzchnię w komunikacji też poziomej, żeby nie być na kilku kondygnacjach, tylko mieć możliwość być na jednej. Jareal skupia się ostatnio na projektach typu destynacje. Czy to nie grozi mieszkańcom czy użytkownikom zamknięciem się w takiej szklanej bańce? Bo ja bym nie chciał chyba mieszkać i pracować w ramach tego samego kompleksu. Przez wrodzone lenistwo nie chciałbym mi się ruszać nigdzie dalej. To chyba jest kwestia wyboru. Dużo młodych ludzi lubi po prostu mieszkać i pracować w tym samym miejscu. Ten słynny placemaking, no,
ma pewien cel i zastosowanie, szczególnie w dobie COVID-u, gdzie osoby nie chcą podróżować za dużo komunikacją miejską, wolą mieć wszystko bardziej pod ręką, a potem przemieścić się już bezpośrednio do domu. Jest to też nowy trend związany z lockdownem trybów w centrach handlowych. Powierzchnie handlowe w ramach i biurowców, i projektów mieszkaniowych dają tą furtkę przed zamknięciem, większą elastyczność w prowadzeniu działalności, większą dostępność. To jest taki, wydaje mi się, naturalny segment, który się stworzył. Jareal zaczynał w Polsce od rynku mieszkaniowego. Dalej realizujemy projekty mieszkaniowe i wydaje mi się, że są one naprawdę ciekawe. Myślę, że warto na przykład wspomnieć o Soho by Jareal na warszawskim Kamionku, gdzie w ramach 5 lat inwestycji realizujemy bardzo duży projekt mieszkaniowy, ale który również ma powierzchnię handlową, prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych. Powierzchni handlowej, tworzącej właśnie taki nowy punkt na mapie Warszawy z bliską dostępnością do nowej linii metra. Podobno na Kamionku będziecie nabywać doświadczenie jako landlord, jeśli chodzi o powierzchnie retailowe, tak. Bo zamierzacie ich nie sprzedawać. Tak, tutaj zdecydowaliśmy się pójść w formułę wynajmu, stworzyć taką ofertę handlową, aby ona była komplementarna względem siebie, była ciekawa dla mieszkańców. Czyli no, kształtujemy typowe miejsce handlu, usługi, restauracji. Coś, co daje szeroki wachlarz możliwości każdemu, kto przyjedzie. Taki jest cel. Zainwestowaliście też w projekt, który wkrótce zostanie poddany renowacji. Powiedz coś więcej o tym. To jest nasz nowy nabytek. To jest też, można powiedzieć, troszeczkę nasza nowa formuła działalności. Zakupiliśmy budynek biurowy na ulicy Wspólnej między Marszałkowską a Chorzą, który będziemy w najbliższych kilku latach dalej procedować z jego komercjalizacją. Natomiast po pewnym okresie zdecydujemy się na jego całkowitą renowację i na nowo komercjalizację. Chcemy stworzyć tam nowoczesny projekt, który fajnie się wtopi w istniejącą tkankę budowlaną, tę tkankę miejską, która tam jest. Ale jest to coś nowego. Jako Jareal do tej pory kupowaliśmy po prostu działkę, na której budowaliśmy projekt biurowy. Natomiast no, tutaj zdecydowaliśmy się na coś istniejącego. A jeśli chodzi o nowe lądy, czy przyglądacie się takim dwóm hitowym ostatnio segmentom? Mam tu na myśli PRS i magazyny. Jeśli chodzi o magazyny, to wydaje mi się, że to nie jest nasz kierunek, chyba że o czymś nie wiem. Natomiast PRS w ramach bycia dużym deweloperem mieszkaniowym, to jest zawsze segment, którym się przyglądamy. Nigdy nic nie wiadomo. Natomiast myślę, że należy też się przyjrzeć podaży PRS-ów, które jest teraz w Polsce, w Warszawie. To będzie ciekawa po prostu analiza na najbliższy rok, dwa. Ostatnio troszkę jeździłam po Warszawie i właśnie widziałam dużo nowo powstających budynków reklamujących się właśnie w ramach konceptów PRS. Zakładam, że jest na to popyt. Zobaczymy jak długo, ale jest to zdecydowanie rynek rozwijający się w Polsce. Myślę, że bardzo ciekawy. A jak już minie ten COVID, albo przynajmniej nie będzie wpływał na nasze decyzje biznesowe, to które z segmentów Twoim zdaniem mają szansę wyglądać zupełnie inaczej? Na pewno bardzo zmienia się retail. Rozwija się ta część sektoru high street. Tak samo centra handlowe drugiej generacji, tak? Czytaliśmy niedawno informacje o kilku, że zostaną po prostu wyburzone i zmienione na inną formułę projektów komercyjnych. Myślę, że retail jest takim segmentem, który przechodzi bardzo dużą zmianę, ale wydaje mi się, że na plus rozwija się, tak? Centra handlowe oczywiście zawsze pozostaną. Natomiast rozwija się z powrotem ten segment sklepów przy projektach biurowych, przy projektach mieszkaniowych. Bardzo duży plus dla mieszkańców. Myślę, że rynek biurowy stabilizuje się i będzie stabilny. Oczywiście było pewne spowolnienie, ale to wynikło z tego, że wszyscy byliśmy w domach. Cała gospodarka po prostu się spowolniła. Teraz widać jej intensyfikację, jest bardzo dużo nowych zapytań. Są też nowe firmy wchodzące do Polski, rozwijające tutaj swoje nowe centrale. Ja myślę, że to będzie się rozwijać i też ta luka podażowa, o której wspominaliśmy, ona zniknie w 2025 i w dalszych latach. Dziękuję za pierwszą część rozmowy. Za chwilę poznamy Martę Zawadzką bardziej od strony prywatnej. Nosem w nos, ale na dystans.
Eurobuild jest dziś z wizytą u Marty Zawadzkiej z firmy Jareal. Jesteśmy w Twoim mateczniku, czyli w biurowcu Lixa, ale porozmawiajmy nieco o Twoim życiu osobistym. Na początku tej części rozmowy pojawia się zazwyczaj pytanie o to, jak rozmówca trafił do branży nieruchomości i odpowiedzi są często zaskakujące. Ale ty zdecydowanie podnosisz poprzeczkę, bo ukończyłaś religioznawstwo na Jagiellonce. To jest akurat moje drugie magisterium hobbystyczne. Natomiast kończyłam Uniwersytet Warszawski, zarządzanie i marketing. No i potem kończyłam jeszcze studia podyplomowe właśnie z pośrednictwa. Mam licencję pośrednika nieruchomości, więc tutaj można powiedzieć właściwie, że pracuję w zawodzie. Myślałem, że ja planuję w najbliższym czasie może jakąś fajną katedrę. Nie, to już bardzo dużo by było dla nich w ramach linii biznesowych. A miałaś jakiegoś swojego mentora, czy jakąś osobę, dzięki której jesteś dzisiaj w branży? Tak, zdecydowanie. Zaczynałam w ogóle pracę w wieku 18 lat w firmie moich rodziców. Jako asystentka od mamy i taty, tak, prawda? Finanse, sprzedaż, biznes, więc pełen rozwój. Natomiast zdecydowałam się w pewnym momencie, że chciałabym pójść zobaczyć, jak wygląda życie korporacyjne. Miałam ile? 22-23 lata, no to dalej mogę być asystentką, prawda? I w ramach rekrutacji trafiłam na spotkanie do kancelarii prawniczej Walcott Shell & Menges, gdzie głównym partnerem działu nieruchomości był Eric Rosedale. I będąc podobno już, nie wiem, 20 którąś tej rekrutacji, dostałam tą pracę. Razem pracowaliśmy przez 2 lata. To jest taki mój mentor. Zdecydowanie nauczył mnie ciężko pracować, nie poddawać się. Wszystko da się załatwić, po prostu wszystko. To są takie bardzo mocne fundamenty, które potem pokierowały mnie dalej w świat nieruchomości. Trafiłam akurat po pracy z Erykiem na Węgry. Moją pierwszą taką pracą brokerską była praca w Colliers w Budapeszcie, a potem już poszło dalej cała moja historia i w branży retail, i w branży office. I oto jestem. A pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy, tej nieruchomościowej? Pamiętam moją przygodę z Colliers w Budapeszcie. To jeszcze były czasy takiej bardzo mocnej, indywidualnej brokerki. Co się robi pierwszego dnia? Dostaje się wszystkie broszury do przeczytania, prawda? Więc no, czytałam te broszury, no ale nikt nie był tak do końca zainteresowany, żeby mi pomóc, prowadzić mnie. No i pamiętam, przyszłam do domu i słyszę, no ale Marta, no ale jak to się spodziewać? Będziesz tak siedzieć i czekać, aż ktoś ci będzie wprowadzał? No nie ma, no musisz sama. No to dobra, no to jedziemy z tym koksem. Wzięłam mapę Budapesztu, zaczęłam zaznaczać budynki biurowe kropkami, opisywałam, no bo jakoś jeszcze nie do końca umiałam robić taką typową brokerkę, nie chciałam też nikomu tam się wtryniać w ich biznesy, transakcje. Zrobiłam olbrzymią mapę, słuchaj, ta mapa wisiała w biurze Colliers w Budapeszcie ponad 10 lat, dopóki się nie zrelokowali do innej inwestycji. I od tamtego momentu też nauczyłam się, że przychodzę do pracy i nikt mnie nie będzie wprowadzał. Ja po prostu muszę przyjść i wykorzystać mój know-how, nauczyć się oczywiście standardu firmy, no ale zająć się po prostu no, pracą, tak? Zająć się sobą i przynosić tą wartość, tą added value do firmy, a nie na odwrót. A co Cię najbardziej pociąga w branży nieruchomości? Co jest w tym takiego fajnego? Z mojej perspektywy wyzwanie. Ja w ogóle bardzo lubię wyzwania. Praca jest mierzalna. Realizowanie transakcji no, odzwierciedla sukces, tak? Więc pozyskiwanie klientów, negocjowanie z nimi, odnajdywanie właściwej roli w negocjacji. Czasem trzeba być prawdziwą blondynką, a czasem trzeba być blondynką w spodniach. No jest to ciekawe, no to jest praca z ludźmi. Ja lubię no, towarzystwo, ciężką pracą można naprawdę bardzo dużo osiągnąć. A gdybyś nie była tym, kim jesteś, czyli szefową najmu dużej firmy deweloperskiej, to kim byłabyś, jeśli chodzi o sprawy zawodowe? No oprócz tego, że budowniczym katedr, to już ustaliliśmy. To też jest ciekawe pytanie. Pamiętam, że miałam takie plany pracy w bibliotece. Znaczy w ogóle chciałam skończyć historię sztuki i pamiętam, nim poszłam właśnie na zarządzanie i marketing i mój tata tak patrzy na mnie i mówi tak, jakoś Cię nie widzę w tym muzeum, zastanów się jeszcze. Mówię, no dobra, to bez sensu, że nie wiem, co z sobą zrobić, to w latach 90. to się szło na zarządzanie po prostu, jak się nie wiedziało. Znaczy myślę, że dalej byłabym w biznesie, tylko miałabym albo swoją kwiaciarnię, bardzo chciałam mieć kwiaciarnię, pamiętam, albo swój salon kosmetyczny. Coś, co również łączyłoby się z pracą z ludźmi i dawało taką satysfakcję. Myślę, że to po prostu byłyby usługi. No, dwutorowo na pewno realizowałabym dalej moje hobbystyczne zainteresowania właśnie związane
z historią, z religioznawstwem. No to się łączy z podróżami, nie? Ja uwielbiam podróżować. No właśnie, przejdźmy do twojego nietypowego sposobu dosyć podróżowania. Mam na myśli kampery. Oj, tak. To jest taka mega zajawka z moim cudownym partnerem życiowym. Jeździmy kamperami po Europie i mamy też takie drugie hobby. Otóż jeździmy po winiarniach. I losujecie, kto prowadzi. No, coś w tym stylu. Natomiast w tym roku byliśmy tydzień w Szampanii. Cały tydzień jeździliśmy po winiarniach produkujących szampany. Degustacje. Potem wróciliśmy z olbrzymią ilością tego szampana, więc nawet się śmieliśmy trochę, że chyba mamy przeciążony kamper. Więc łączymy, ja uważam, przyjemne z pożytecznym. Bardzo dużo sportu. Ja uwielbiam też zwiedzać miasta, uwielbiam zwiedzać muzea, ciekawe miejsca, więc kamper też daje tą możliwość. No i daje tą elastyczność. Dzisiaj jesteś nad morzem, jutro jesteś w mieście, nocujesz sobie we własnym domku na czterech kółkach. No super, ale to trzeba lubić, tak? Bo to jest też taki trochę slow motion. Po tym takim pędzie w pracy, gdzie wszystko musi być poukładane, przynajmniej ja taka jestem, że jest wszystko poukładane, oznakowane, scelowane, zrealizowane, to jest takie miejsce, gdzie zaczynasz wakacje wsiadając i ruszając spod domu, jedziesz sobie te 100 na godzinę i po prostu tak płyniesz przez Europę i przez bardzo ciekawe miejsca. Kamper oprócz oczywiście miejsca do spania ma również swoją część, gdzie jest prysznic, gdzie jest toaleta, aneks kuchenny. Tak naprawdę no, jesteś właściwie w takim swoim drugim mini domku. Oczywiście no, czasem jesteśmy w miejscach, gdzie no, nie ma prądu, tak, no, nie ma wody, no ale to wszystko zapewnia kamper. Można spokojnie 3-4 dni bez jakiejkolwiek cywilizacji na maksa tak funkcjonować. A jeśli chodzi o sport? Bardzo dużo rzeczy robię. Czasem mam wrażenie, że za dużo. Chyba z ciekawych rzeczy to jest to, że trenuję wioślarstwo. Pływam na wiosłach na Wiśle. Wciągnęła mnie do tego moja serdeczna przyjaciółka, Agnieszka. Ja się trochę boję, bo niby ta woda jest tak blisko i ja umiem pływać, ale zawsze tego. To jest super sport, natomiast dla mnie osobiście to jest bardzo duże wyzwanie. Ale ja to jestem taka, że ja jak się czegoś boję, czy czuję niepewne, to się nigdy nie poddaję. Oczywiście takie sporty podstawowe, tenis, bieganie, siłownia, też tam się przewija w tygodniu. Tego czasu startowałam jeszcze w zeszłym roku w biegach górskich. No i ostatnio mówię do mojego Tomka, chodź, pójdźmy w góry, wejdziemy sobie tam Tatry, pójdziemy. Taka spokojna wycieczka, wzięliśmy przewodnika, weszliśmy na Wołowiec i on potem mówi tak, wiecie co, bo mamy jeszcze czas, macie czołówki? Ja mówię, no mamy, no, listopad, nie? No mamy czołówki. To chodźcie jeszcze tam, pójdziemy na tamten szczyt. Ja mówię, na ten po drodze. Nie, na ten z tyłu. Ja mówię, ale czy na pewno chcemy wejść na ten z tyłu? No tak, no i skończyło się na tym, że zdobyliśmy koronę Tatr Zachodnich. Jednego dnia Wołowiec ponad 2000, tam 2060 i Jarząbczy Wierch 2160. Szacunek. Generalnie dochodziliśmy do siebie chyba 3 dni. Zaczęliśmy 7.30 rano, skończyliśmy o 19. Zrobiliśmy 14 km po samych górach plus 14 km po asfalcie tam w Dolinie Chochołowskim. Więc jakbyśmy po prostu półmaraton przebiegli, albo co najmniej maraton. Jak już słyszysz, no bardzo aktywny tryb życia, tak? No, nigdy się chyba nie słyszałeś o plaży i hamaku albo leżaku, prawda? Tak, to prawda. A robisz plany na przyszłość, jeśli chodzi o rozwój zawodowy i osobisty? Gdzie będzie Marta za 5-10 lat, jeśli chodzi o te kwestie? Kiedyś robiłam w ogóle plany, miałam bardzo dużo planów, no ale życie wiele rzeczy weryfikuje i przestałam planować w dużej mierze. Teraz jak coś planuję, to tylko 2 miesiące do przodu. Co jest kluczowe dla mnie, to jednak jest rodzina, to jednak jest dom. Praca jest, ja bardzo lubię się w pracy rozwijać, więc myślę, że za te 5-10 lat dalej będę robić to, co robię. Pewnie będę chciała się jeszcze trochę porozwijać w tym kierunku. Natomiast no, dla mnie kluczowe to jest szczęście i zdrowie w domu. Myślę, że będę po prostu tego pilnować najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj gościem, a zarazem gospodynią kanału Nosem w Nos była Marta Zawadzka, szefowa wynajmu z Jareala, a gościliśmy w jej drugim domu tak naprawdę, czyli w biurowcu Liksa na Warszawskiej Woli. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Kolejne spotkanie Nosem w Nos, ale na dystans,
już wkrótce.